serdecznie na moim kanale dziaram.pl, gdzie uczymy się tatuażu, rozmawiamy o tatuażu, o technikach, o sprzęcie. No i ogólnie staram się Wam pomóc w tym, żebyśmy razem się rozwijali, żebyśmy razem się uczyli właśnie dziarać, żebyśmy razem progresowali. Przede wszystkim przepraszam Was bardzo serdecznie, że nie było długo nowego filmu. Około 3 miesięcy. Przepraszam za to. Filmów nie kręciłem dlatego, że w międzyczasie zachorowałem na żółtą febrę, która panuje obecnie. Później musiałem nadrabiać zaległości w pracy, żeby tych klientów, których miałem tam wcześniej, poprzepisywać i gdzieś ich wcisnąć. Więc naprawdę, uwierzcie mi, nie miałem kiedy nic nagrać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Natomiast wracam do nagrywania. Powiem Wam, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, że pokażę Wam lepszą rzecz niż sztuczna skóra do nauki tatuażu. I dzisiaj spełnię właśnie tą obietnicę. Powiem Wam również właśnie o tym szkoleniu, które mamy na stronie i kilka innych ciekawych rzeczy, które pewnie Was zainteresują. Więc co, zaczynamy? Najpierw pokażę Wam rzecz, która jest lepsza moim zdaniem od sztucznej skóry i która może bardzo pomóc Tobie w zostaniu tatuażystą. Więc cóż to takiego? Co to jest? Co to jest za rzecz, która może pomóc Tobie tatuować lepiej niż sztuczna skóra? Oto to narzędzie. Tak, moi kochani, to jest tablet, iPad. I uwierz mi, jeżeli nie masz iPada, to jest to moim zdaniem zakup obowiązkowy. Jest dużo wersji tego urządzenia. Takie urządzenie razem z rysikiem do rysowania możesz kupić za około 1600 zł. Nawet używane pewnie możesz znaleźć w niższej cenie. Za pomocą takiego ołówka i tabletu możesz ćwiczyć zarówno kontur, możesz ćwiczyć cieniowanie i wiele innych rzeczy. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że tak naprawdę tatuowanie polega na rysowaniu. Więc powiem Ci tak, jeżeli jesteś świetnym rysownikiem, jeżeli świetnie malujesz, jeżeli skończyłeś jakieś studia w tym kierunku, na przykład jakąś akademię plastyczną, to uwierz mi, jeżeli robisz piękne prace pędzlem, siadasz na maszynkę 2-3 miesiące i będziesz pięknie tatuować. Bo wiesz, jak się maluje, jak się rysuje. I to prawda, że nie trzeba umieć rysować, żeby zacząć tatuować, bo proste wzory, wiadomo, jakieś tam napisy i tak dalej, można robić jakby znając samą technikę. Natomiast, aby w tych pracach się rozwijać, to trzeba ćwiczyć technikę rysunku. I najlepsi tatuażyści, których ja znam, to są artyści właśnie, którzy albo są po szkole o kierunku plastycznym, albo po prostu świetnie malowali, nie? Więc to narzędzie jest bardzo fajne i umożliwia Ci nauczenie się, szybkie poprawianie rysunków, ćwiczenie tych rysunków, że jeżeli coś nie idzie, możesz szybko to skorygować, cofnąć, jak coś nie pójdzie. Zaraz Ci pokażę właśnie na przykładzie rysunku i tutaj nauczysz się dużo szybciej rysować, niż jakbyś wziął sztuczną skórę i starał się po prostu coś tam zrobić. Bo uwierz mi, abyś się rozwijał, abyś robił ładne tatuaże, musisz ładnie rysować. Więc rysunek, kartka papieru i ołówek, bądź tablet i taki rysik są niezastąpione do tego, abyś szybciej progresował. Później nauka tatuażu i technik tatuażu pomaga Ci w tym, abyś po prostu rozwijał swoją technikę tatuażu, ale najważniejszy jest rysunek. Pokażę Ci teraz kilka na tablecie właśnie takich rysunków, które tam kiedyś sobie zrobiłem. No i zobaczysz, jak to wygląda. Jak widzisz, tutaj mam jeden z takich moich rysunków. Conora McGregora akurat sobie narysowałem. I jest on wykonany jakby ołówkiem. Taki sam rysunek możesz wykonać na kartce papieru, ale taki sam możesz wykonać za pomocą ołówka. Po prostu wybieram sobie z narzędzi. Tutaj masz, widzisz, na przykład pędzle, różne farby, kaligrafia, rysunek, szkic i wybierasz sobie na przykład ołówek, nie? Możesz rysować w kolorze, a możesz rysować w czerni bądź bieli, nie? Wybieramy sobie czarny i za pomocą takiego narzędzia
ustalając wielkość jakby naszego tutaj za pomocą suwaczka, naszej grubość naszej kredki, jakby twardość, możemy sobie rysować, nie? Ok? Nie wiem, czy będziesz widział, że rysuję. Trochę zamaluję, żeś widział. I właśnie, gdy popełnimy błąd, możemy sobie łatwo cofnąć, czego nie możemy zrobić na kartce papieru, nie? Więc w taki sposób bardzo łatwo możemy sobie rysować i ćwiczyć nasz rysunek. I w momencie, kiedy my ćwiczymy nasz rysunek, to ćwiczymy naszą technikę tatuażu. Bo im nasze rysunki będą lepsze, będą miały lepszą jakość, lepszą moc, to będą po prostu nasze tatuaże lepsze. Więc za pomocą takiego narzędzia jesteś w stanie ćwiczyć sobie szkic. Polecam zacząć od właśnie prac czarno-szarych, takich tradycyjnych, i potem dopiero przerzucać się na kolor. I taki sam rysunek jesteś w stanie wykonać na kartce papieru, ale plusem, dlatego ja namawiam i uważam, że to jest najlepsze narzędzie, lepsze od nawet sztucznej skóry, jest to, że powiedzmy gdzieś tam wyjedziesz, prawda? Okay? I nie musisz tego zmazywać zaraz gumką, bo wystarczy, że cofniesz sobie wstecz i możesz od nowa ćwiczyć, jakby poprawić go sobie, nie? Więc wszystko jest, masz jakby pod kontrolą i przez to ćwiczysz sobie to oko, ćwiczysz sobie umiejętności rysunkowe. Tak samo możesz sobie wziąć na przykład jakąś inną tam pracę. Na przykład tutaj mam Sub-Zero i Skorpiona narysowane jakby kredkami, bo ten ołówek możesz oczywiście wymienić również na kredkę kolorową, nie? I wtedy widzisz, będziesz sobie rysował na przykład, o, przepraszam, tak, o, niebieską kredką, nie? Za pomocą tego rysika rysowanie jest bardzo fajne, bo jeżeli mocno dociśniesz, to jest gruba kreska, jeżeli delikatniej, to widzisz, ona się, jak przy prawdziwej kredce, się rozchodzi. I bardzo łatwo w ten sposób możesz sobie ten rysunek ćwiczyć, nie? Więc polecam Ci jakby uczenie się tatuażu na tablecie, czyli rysowanie wzorów, ćwiczenie właśnie rysunku, ćwiczenie jakby odcieni i tak dalej. To jest najlepsze narzędzie moim zdaniem do nauki tatuowania, rysunku i dzięki niemu Twoje prace będą dużo lepsze, bo możesz sobie dodać kolejną warstwę i na przykład odrysowywać wzór gdzieś, nawet jaki znajdziesz załóżmy w internecie. I chcesz ćwiczyć go sobie, to możesz go sobie odrysowywać, jakby ołówkiem ćwiczyć jakby konturowanie, prowadzenie ręki, więc... Jak widzisz, tablet jest to wspaniałe narzędzie, które pomoże Tobie rozwinąć się w technice tatuażu. W następnym odcinku pokażę Ci również specjalną aplikację, dzięki której możesz nawet wybrać rodzaj igły, i zrobimy sobie jakiś taki fajny wzór właśnie na tablecie za pomocą tej specjalnej aplikacji, która pomoże Tobie jakby przy tatuowaniu. Zresztą możesz nawet wybierać odcień farby, możesz wybierać rodzaje igieł i bawić się. Więc pokażę Ci to w następnym odcinku, ale to jest to narzędzie, które moim zdaniem jest najlepszym narzędziem do nauki. Więcej będzie zagadnień związanych z tabletem już w kolejnych odcinkach. Natomiast w tym odcinku pokażę Ci również, jak wygląda nasz kurs, bo właśnie, nie wiem, czy wiesz, ale na stronie dziaram.pl jest kurs tatuażu. Ja tam zrobiłem kilkanaście filmów tłumaczących wszystko od podstaw. Tak to wygląda, jak teraz widzisz. Oto i on, kochani, nasz wspaniały kurs na stronie dziaram.pl. Jak widzisz, cena bardzo niska. Polecam, bo naprawdę za małą kasę masz naprawdę sporo wiedzy. Ja tam co chwilę dodaję nowe filmy do naszego szkolenia. Po zakupie, opłaceniu dostajesz jakby dostęp do filmów online. I co chwilę tam dodaję nowy film. W tym odcinku dodam kolejny. Po tym odcinku dodam, jak robiłem ten tatuaż. Możesz zobaczyć. I tam cały jakby tatuaż jest pokazany, jak ja go robię od A do Z, więc co jakiś czas dodaję fajne filmy, jakieś zagadnienia, które właśnie będą dla osób z tej naszej grupy.
i mam zamiar to rozwijać. Natomiast cena kursu obecnie jest tak śmieszna, że jeżeli chcesz się nauczyć tatuować, to po prostu kup go na naszej stronie i tyle, bo w cenie dwóch kebabów masz szkolenie jakby od A do Z z tatuażu online, więc zapraszam cię serdecznie, bo cena jest po prostu śmieszna. Gdybym ja mógł coś takiego kupić w czasach, kiedy ja zaczynałem tatuować, to po prostu, nie wiem, bym wszystko dał, żeby mieć dostęp do takiego filmu, gdyż ciężko było się coś nauczyć. Więc zapraszam cię do kursu, do zakupu. I jeszcze jedno, będzie za jakiś czas konkurs, ale muszę jakby nadrobić z tymi filmami, które miałem zaległe, więc zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Kolejny powinien być już w tym tygodniu jeszcze. W razie pytań piszcie do mnie na maila bądź na naszej grupie. Pozdrawiam serdecznie.